Niemal rok temu miałem okazję przetestować z chłopakami najnowszą generację Nissana Qashqai'a. Ten materiał spotkał się ze sporym zainteresowaniem, za co bardzo Wam dziękujemy, ale Qashqai wraca. Wraca z silnikiem wysokoprężnym, z silnikiem 1.6 DCI, 130 koni mechanicznych, który też dostępny jest przecież w samochodach Renault, a akurat w Qashqai'u ta jednostka jest niesamowicie chwalona. Czas to sprawdzić. Zapraszam. Jeżeli interesuje Was nieco dokładniejszy test nowego Qashqai'a, odsyłam Was do poprzedniego materiału, bo tym razem mocniej na samej stylistyce skupiać się nie będziemy, chociaż na ciekawie zarysowane linie warto rzucić okiem. Należy nadmienić, że Qashqai to jeden z najpopularniejszych i najchętniej kupowanych crossoverów w Polsce. Nowa wersja jest świeższa, atrakcyjniejsza dla oka i oferuje więcej przestrzeni, do czego wlicza się nie tylko więcej miejsca dla kierowcy i pasażerów, ale i bagażnik o pojemności nieco ponad 400 litrów. We wnętrzu mamy do czynienia ze znacznie lepszą jakością niż w pierwszej generacji. Swoje robi sporo miękkich materiałów i tworzyw, które są znacznie lepiej spasowane. Co prawda nadal dość przeciętnie wypada wygląd centralnej konsoli z systemem multimedialnym, ale Nissan coraz mocniej doposaża swoje auto w nowinki techniczne, takie jak system utrzymywania pasa ruchu, aktywny tempomat, a niebawem w japońskich autach doświadczymy jeszcze więcej autonomii. Z niecierpliwością czekam na modele, które same wyjadą z parkingu, oczywiście nawet gdy nie ma nas w samochodzie. Zapowiedziałem, że skupię się na najmocniejszym silniku w ofercie i o nim warto byłoby powiedzieć coś więcej. Turbodiesel o pojemności 1,6 litra charakteryzuje się świetną dynamiką i zarządzaniem momentem obrotowym. Poza tym nieźle brzmi, reaguje na dodanie gazu w odpowiednim momencie i może na lajcie wskoczyć na 5000 obrotów na minutę. Testowany Qashqai od 0 do setki przyspieszy w nieco ponad 11 sekund i pojedzie maksymalnie około 180 km na godzinę. Najważniejsze jednak, że nie zrujnuje przy tym naszego budżetu, bo średnie spalanie na poziomie około 6,5 litra nie będzie żadnym zaskoczeniem. Szkoda tylko, że spalanie wzrasta do około 8 litrów przy prędkościach autostradowych na poziomie 140-150 km na godzinę. To już niestety nie jest idealny wynik. Przy wyższych prędkościach w środku robi się głośniej, ale też bez przesady jak na tę klasę. Dodajmy, że na nierównościach zbyt mocno nie hałasuje zawieszenie, ale o nim za moment. Narzekać nie będziemy też raczej na sześciobiegową manualną skrzynię, która pracuje lekko, ale przy tym jej precyzja jest, jakby to powiedzieć, po prostu komfortowa, czyli nie spodziewajmy się typowo sportowych zapędów, ale kto by ich szukał w takim samochodzie? Niebywałą zaletą nowego Qashqai'a jest wielowahaczowe zawieszenie z tyłu, które zapewnia nam świetny komfort, nawet podczas pokonywania dość znacznych nierówności, a jednocześnie auto jest stabilne przy wyższych prędkościach, zachowując minimalne przechyły. Okej, układ kierowniczy mógłby być nieco bardziej bezpośredni, ale jest wystarczająco precyzyjny i komfortowy. Auto po prostu czujemy. Poczucie bezpieczeństwa w tym samochodzie podnosi napęd 4x4, który oczywiście możemy wyłączyć wraz z systemem aktywnej kontroli zawieszenia. To on odpowiada za ograniczenie kołysania nadwozia i steruje hamulcami, gdy jedziemy po nierównej drodze lub poza nią. Według polskiego cennika Nissana Qashqai'a z tym mocnym dieslem możemy dostać na przykład w wersji N-Connecta plus pakiet Styl za 114-450 tysięcy złotych. Sama N-Connecta jest tańsza o 3000 zł. Wersje bez napędu 4x4 są dostępne w droższych pakietach Tecna, gdzie cena dochodzi nawet do niespełna 126 tysięcy złotych. Co ciekawe, najtańszy Qashqai, ale z silnikiem benzynowym o mocy 115 koni mechanicznych, kupimy już za nieco ponad 76 tysięcy złotych. Mówimy o cenniku na rok 2017, który jest na stronie Nissana, bo ten na rok 2018 i zapewne niebawem na 2019 zawiera troszkę inne konfiguracje i ceny.
Nissan Qashqai jest świetny w codziennym użytkowaniu. Wygodny, dynamiczny i całkiem ładny. Niestety za bogatsze wersje trzeba nieco zapłacić, ale odrobina luksusu i nowe technologie swoje kosztują. Co Wy myślicie o nowym Nissanie Qashqai? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie oglądać więcej motoryzacyjnych testów i nie tylko. Do usłyszenia. Cześć!